Witam Was ponownie. Wracamy do końcowej fazy testów tej ładowarki Church 80. Minęło nam tutaj 20 godzin, prawie 50 minut. Ładowarka wysyca nam akumulator już około 7 godzin. Dlatego, że jak pamiętacie, skończyliśmy tam pierwszą fazę ładowania po 13,5 godzinach. W tej chwili mamy 20 godzin 50 minut. No, czyli minęło nam tu troszkę więcej niż 7 godzin. Gęstość elektrolitu, tak jak mówiłem, w tej drugiej celi mamy już 28 gramów na centymetr sześcienny. I we wszystkich pozostałych celach, oprócz tej pierwszej, mamy te gęstości podobne. Wszędzie mamy tutaj te 1,28. Że jak widzicie, akumulator wygląda na pełny. Tutaj ta pierwsza cela, ona jest troszkę słabsza, ale ona też tutaj dochodzi. Jeżeli się akumulator zostawi troszkę dłużej, to tutaj gęstość też rośnie. Poza tym po odstaniu ta gęstość w akumulatorze również wzrośnie. Tutaj jak zobaczycie, akumulator ma w tej chwili 34 stopnie. Po odstaniu ta temperatura spada i oczywiście gęstość cieczy też rośnie wraz ze spadkiem temperatury, więc w zasadzie można by już ten proces tutaj zupełnie przerwać. Ja Wam tutaj pokażę w tej chwili, bo mówiłem o tym, że chciałbym zaobserwować, przy jakich poziomach napięć ta ładowarka zmniejsza prąd ładowania. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, że ta ładowarka dojechała do napięcia 14,6 V i prąd ładowania wynosił około tam 400 A. I chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że jeżeli mielibyśmy możliwość, to należałoby po prostu dużo wcześniej włączyć tą opcję ładowania dla akumulatora 24-woltowego, żeby po prostu nie tracić czasu na zakończenie tego procesu ładowania tymi bardzo niskimi prądami, bo nie ma to większego sensu. To tak się stało tylko dlatego, że ja akumulator zostawiłem tutaj do ładowania na noc i przyjechałem tutaj po takim czasie, ale nie miało to większego sensu. I teraz Wam pokażę, obciążymy sobie ten akumulator opornicą. Przełączymy w tej chwili już z powrotem na ładowanie akumulatora 12-woltowego. I chciałbym Wam zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Żeby nie tracić czasu, przebadamy sobie na szybko tylko ładowanie w tej opcji Cold AGM. Dlatego, że w tej opcji Normal prądy ładowania są od razu dużo niższe. Ta ładowarka od razu przy niższych napięciach zmniejsza prądy ładowania. A jeżeli ładujemy takie akumulatory jakieś większe, tam od 40 amperogodzin w górę, to nie ma sensu się po prostu tutaj katować tymi niskimi prądami, bo uważam, że te prądy i tak są niższe, czy za niskie, moglibyśmy akumulator ładować dużo większymi prądami. Ale chcę Wam pokazać, żebyśmy mogli sobie zaobserwować, przy jakich poziomach napięcia ta ładowarka zmienia nam prąd ładowania. Zobaczcie, ja teraz zwiększam obciążenie, napięcie na akumulatorze spada i automatycznie prąd ładowania rośnie. Jeżeli będzie trzeba, to zaraz ja tutaj ładowarkę na chwilkę odepnę, żeby nam tu po prostu szybciej spadło napięcie na akumulatorze, żebyśmy mogli poobserwować sobie tutaj te maksymalne prądy, ale no jak zobaczycie, prąd już tutaj nam ładnie rośnie.
Tylko chciałbym, żeby jeszcze te indykatory tutaj pogasły. O, już super, zobaczcie. W tej chwili już nie miga nam tutaj indykator ten 100%, miga już tylko ten 70%. I chciałbym Wam pokazać po prostu ten moment, w którym prąd dochodzi do tych 3 A, bo uważam, że nie ma sensu czekać na spadek prądu ładowania poniżej 3 A, bo możemy sobie po prostu od razu włączyć to w opcji dla ładowania akumulatora 24-woltowego, żeby po prostu przyspieszyć proces ładowania, bo w tej chwili wysycenie tego akumulatora czy naładowanie do pełna zajęło nam prawie 21 godzin. A myślę, że można by to było spokojnie tam o jakieś, nie wiem, może ze 2 godziny przyspieszyć, bo tego nie byłem w stanie wyłapać niestety, bo nie siedziałem cały czas przy tym akumulatorze. No i zobaczcie, tutaj w tej chwili przy tym napięciu ja wyłączyłem w tej chwili to sztuczne obciążenie. W tej chwili mamy prąd jakiś tam 3,6 A i zaczęła nam migać ta dioda od 100%. I myślę, że tutaj gdybyśmy po prostu w jakimś dowolnym momencie podeszli do akumulatora i zobaczyli, że miga nam ta dioda 100%, bo myślę, że ona dopiero gdy uzna ładowarka, że już jest koniec ładowania, zacznie świecić na stałe. No gdybyśmy zobaczyli taką sytuację, no to zobaczcie jaki jest prąd. Już mamy w tej chwili w granicach 3 A. I jak pamiętacie, tutaj ona dojeżdża do 0,4 A i pewnie ten prąd jeszcze by musiał zmaleć, tylko że po prostu szkoda jest czasu, żeby badać tę ładowarkę aż tak dokładnie, no bo nie ma to większego sensu. No, moglibyśmy tutaj po prostu ewentualnie uznać, że da się ładować tą ładowarką jakieś małe akumulatorki, żeby po prostu nie zniszczyć tych akumulatorów, bo one mają wymaganie takie, żeby nie przekraczać prądu ładowania na przykład 2 A, więc tak myślę, no nie jestem pewien, trzeba byłoby to sprawdzić. No w początkowej fazie taki akumulator AGM na przykład mały byłby ładowany jakimś większym prądem, pewnie 4-3 A, ale ze względu na tak duży prąd napięcie szybko by wzrosło, więc też ładowarka od razu zeszłaby z prądem ładowania. No i zobaczcie, teraz już mamy trochę ponad 1 A, więc nie ma co czekać. Tutaj dalej ta dioda od 100% miga. Więc po prostu przełączamy sobie szybko na te 24 V, 3,5 A. Tutaj ładowarka chwilkę potrwa, zanim uruchomi ten prąd 3 A. I po prostu zacznie ładować tym prądem 3,2 czy 3 A. Chwilkę to trwa, no ale mam nadzieję, o właśnie się przełączyła. No i zobaczcie, tutaj już od kilku godzin na tym akumulatorze utrzymywało mi się napięcie 16,9 V. W tej chwili ze względu na to, że obciążyłem przez chwilkę ten akumulator, to napięcie troszkę spadło. Ale szczerze mówiąc można by uznać, że ten akumulator jest już pełny. Jeżeli ja go zostawię w tej chwili już bez ładowania, przy odłączonej ładowarce, zostawię go do jutra, temperatura na nim spadnie, to myślę, że ta gęstość elektrolitu tutaj wzrośnie jeszcze spokojnie, nawet w tej najgorszej celi do 1,28, w pozostałych może jeszcze tam do 1,29. No i można uznać, że ten akumulator jest pełny. Także szczerze mówiąc, no jest to urządzenie godne polecenia, chociaż można znaleźć troszkę tańsze i lepsze. Myślę, że jeżeli komuś się podoba, bo wygląda dość profesjonalnie, to myślę, że jest godne polecenia to urządzenie. Nie jest to jakiś demon prędkości, ale spokojnie zrobi swoją robotę, jeżeli nam się nigdzie nie spieszy, jeżeli nie rozładowujemy akumulatorów zupełnie głęboko.
No myślę, że do obsługi takich naszych akumulatorów samochodowych, rozruchowych jak najbardziej się nadaje. Tyle, że tak jak mówiłem, pod kontrolą, dlatego że w takiej opcji jak jest w tej chwili włączona, no musi być pod pełną kontrolą, musimy sobie obserwować albo gęstość elektrolitu, albo podchodzić co tam godzinę z multimetrem i sprawdzić jej napięcie. Jeżeli to napięcie nam już nie rośnie, to można uznać, że akumulator jest pełny. I myślę, że ładowarka zrobi swoją robotę, dlatego że można uznać, że tutaj akumulatory zdatne do wysycenia przez tę ładowarkę, pojemności tych akumulatorów zawierają się w granicach gdzieś 30%, co stanowi 10% pojemności, bo mówię tutaj o prądzie ładowania, bo zakładamy, że do tych 10% pojemności akumulatora można takimi prądami wysycać akumulatory, choć no są to dość duże prądy, te 10%, bo jeżeli zależy nam na akumulatorze i chcemy go troszkę oszczędzić, no to należałoby zjechać do tych prądów 5%, no ale to już każdy według uznania po prostu zadecyduje, czy ta ładowarka mu się sprawdzi, czy nie. No i przyjmując, że prądem skutecznym dla akumulatora 150 Ah jest 2%, czyli ten prąd 3 Ampery właśnie stanowi te 2% tak dużego akumulatora. No i też po prostu prędzej czy później jesteśmy w stanie taki akumulator wysycić. Oczywiście jeżeli nam się nie spieszy, chcemy sobie to zrobić spokojnie, to jak najbardziej mogę tę ładowarkę polecić. Także myślę, że taką optymalną pojemnością, do której ta ładowarka jest przeznaczona, to jest właśnie te w granicach 60 kilku, 70 kilku amperogodzin. I jak najbardziej ta ładowarka się do tego nadaje, czyli można uznać, że robi gęstość elektrolitu, jest to możliwe. No i po prostu jest to urządzenie, które może nam się przydać i robi swoją robotę. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do tego, żeby mi podsyłać tutaj jeszcze jakieś inne swoje propozycje urządzeń, które mógłbym przetestować. No i zapraszam was do subskrybowania swojego kanału, bo jest to jakaś zachęta dla mnie. Łapki w górę. No i bardzo się cieszę, że niektórym osobom się to podoba. No bo myślę, że są to takie jakieś odkrycia, szczerze mówiąc, urządzeń, które można by uznać, że są, szczerze mówiąc, trudne nawet do wyłapania dla osób, które nie mają o tym większego pojęcia. Także nie rozgaduję się, dziękuję za uwagę i zapraszam do swoich kolejnych filmów.